Jesteśmy na zgrupowaniu kadry wojewódzkiej przygotowującej się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dlaczego tutaj? Sentyment też na pewno, bo dwa razy tu byliśmy i z kadrą narodową i na zawodach. Dwa wspaniali ludzie z Zielonej Góry, z którymi można tutaj uzgodnić wszystkie elementy treningu, nie robiący pod górkę i problemów. No i trzecie, jedna z lepszych baz szkoleniowych w kraju, także no, oprócz nie mówiąc Bydgoszczy czy Wrocławia, no to jest trzecia strzelnica według mnie, czy czwarta w Polsce, więc no, jest gdzie trenować, jest na czym trenować i z kim trenować. Obecnie przygotowujemy się do Olimpiady Młodzieży, która już za tydzień odbędzie się w Bydgoszczy. Do Olimpiady zakwalifikowała się z województwa 10 osób, tu przywieźliśmy 8. Jest 5 karabiniarzy i 3 pistoleciarzy. Treningi mamy jakby 2 dni, mamy dzień przerwy, takie na rozluźnienie i następnie kolejne 2 dni treningów i kolejny dzień przerwy. Przechodzimy, zaczynamy od takiego lekkiego wyciszenia, potem następuje rozgrzewka, potem każdy przechodzi swój trening tak naprawdę mentalny, robi to, co sprawia mu przyjemność, co pozwoli mu się rozluźnić. No i następnie zaczynają się już strzały próbne, przechodzimy do strzelania i wykonujemy dobrą pracę na stanowisku. Trener każe nam strzelać około 50 strzałów, następnie mamy finały, które rozstrzygają, który z nas strzela najlepiej. A w kuli wygląda to tak, że strzelamy normalną konkurencję jak na zawodach. Według mnie treningi są w sam raz, bo ani nie przemęczają, ani jakoś nie są za lekkie. Można popracować na nich technicznie, nie przemęczyć się za bardzo, więc dla mnie są w sam raz. Moją ulubioną konkurencją jest karabin sportowy, 3x30 strzałów, potocznie zwany 3 postawy. Lubię ją bardzo, ponieważ nie mam tam praktycznie stresu i jest fajnie, można się pobawić. Moją ulubioną konkurencją jest pistolet szybkostrzelny. Wychodzi mi według mnie ona najlepiej, ponieważ w PS-u nie trzeba jakoś za bardzo myśleć nad tym, co się robi. Po prostu jakoś samo się podnosi się pistolet i się strzela. Nie ma czasu na to, żeby myśleć o jakichś pierdołach czy innych rzeczach. Najbardziej wymagającą konkurencją jest moim zdaniem leżąca. Pomimo tego, że leżysz i wszystko powinno stać, to jednak dziesiątki nie wchodzą. Najbardziej wymagającą konkurencją dla mnie jest pistolet pneumatyczny, ponieważ każdy strzał musi być doprecyzowany. Akurat ja mam z tym problem, bo jakoś, nie wiem, nie wychodzi mi to po prostu, nie mogę się skupić na tej konkurencji, więc ta konkurencja najbardziej mi sprawia trudność. Czuję się bardzo dobrze przygotowana do FOM-ów. Pojedziemy, wykonamy dobrą pracę i zobaczymy, jaki rezultat to przyniesie. Jestem jak najbardziej przygotowany i jestem nastawiony, że będzie podium w tym roku. Zgrupowanie kończymy w środę 14 i bezpośrednio z Zielonej Góry jedziemy do Bydgoszczy na Olimpiadę Młodzieży. Przy okazji proszę o wsparcie na mediach społecznościowych, na Facebooku. Są strony Łódzkiego Związku, jest strona z Połem, jest strona z Duńskiej Woli, Sokoła, Salwy Szczerców, no całego województwa łódzkiego. Kibicujcie nam! Trzymajcie kciuki! Widzimy się na FOM-ie.